Artur Schott po wygranym pojedynku na TFL20. Teraz już wiemy, co w takim razie szlifowałeś, będąc z dala od ringu, od oktagonu przez jakiś czas. Strategia była świetna, była skuteczna i udało się, powiedz właśnie, czy od początku właśnie zakładałeś tak, żeby wyłączyć nogę twojego rywala. Tak, widziałem poprzednią walkę mojego przeciwnika, wiedziałem, że nie bronił nóg, od tej walki nie minęło wiele czasu, więc wiedziałem, że nie miał czasu, żeby poprawić wszystkie swoje błędy, które popełniał wcześniej, wiedziałem, że to będzie sposób. Lubię też kopać, wiedziałem, że mówię, no, że nie będzie tej nogi zabierał, bronił, stałem daleko, wiedziałem, że będę kontrolował dystans, więc tak to był plan od początku i też końcówka też miała być prawą nogą. Myślałem, że może wpadnie jakieś poddanie, że coś poleci, ale bardzo się cieszę z tego, jak wyszło. Bardzo sprytny element właśnie był tego stopowania właśnie, żeby, tak jak mówisz, kontrolowałeś dystans zarówno tego, żeby nie skracał, bo podnosiłeś tę nogę właśnie frontalną, żeby go gdzieś tam trzymać na dystans i to faktycznie podziałało też. Tak, to był element gry, po prostu część gry, którą wytrenowałem, to było przygotowane, to nie było przypadkiem. Chciałem, żeby stał daleko, chciałem, żeby ja był poza jego zasięgiem, a on stał w moim dystansie. Wszystko wyszło tak, jak chciałem. Wiadomo, że tutaj efekt hali robi swoje, ale internauci już rzucają hasłami knockout roku. Aby tak było. Mam taką nadzieję, że tak będzie. Chciałbym zapytać o tą przerwę. Z czego ona wynikała? Kurczę, ciężko powiedzieć. Miałem tam jakieś propozycje walki. Chciałem się bić. Czasem coś tam nie doszło do skutku. Czasem z mojej winy, czasem z kogoś. Tak naprawdę nie biłem się 3 lata. Od mojego debiutu minęły 3 lata, ale przez cały ten czas byłem na sali. Nie było dnia, żebym nie trenował. Nie trenowałem jakoś luźno. Nie odpuszczałem sobie żadnych treningów. Mówię, nie biłem się 3 lata, ale przez te 3 lata trenowałem 2 razy dziennie. Zrobiłem na pewno więcej walk niż ludzie, którzy się bili w tym czasie. Więcej treningów niż ludzie, którzy się bili w tym czasie. Powiedz nam, czy planujesz teraz pójść za ciosem i konsekwentnie w tym roku jeszcze zawalczyć i teraz już bez takich większych przerw prowadzić swoje pojedynki? Tak, na pewno w tym roku chciałbym zawalczyć i ta walka pokazała, że jestem przygotowany, że jestem gotowy na następne walki. Na pewno będę chciał zawalczyć. Na pewno w tym roku już myślę, że 2 razy. Masz mega pakę w klubie tak naprawdę, no jest kto cię dociążać, kto jest twoim głównym sparring partnerem? Maciek, Daniel, kto? Myślę, że moim głównym sparring partnerem jest Maciej, bo wiadomo, Maciej jest z mojej kategorii, Kamil, Leoniszczuk, Daniel Skibiński są troszkę więksi ode mnie, troszkę ciężsi, ciężko mi się z nimi robi, sparuję z nimi, ale myślę, że głównie Maciej, Hubert, Lotta, też wielu zawodników do nas przyjeżdża, mam naprawdę z kim robić. Chodzą słuchy, że Kamil Leoniszczuk na obozie w Wałczu zrobił przeciąg. Wiesz coś na ten temat? Szczerze mówiąc, nie mogę o tym za wiele powiedzieć. Słyszałem, że bardzo dobrze się pokazał. Nie było mnie na tym obozie. Wiadomo, był tydzień do mojej walki, więc mnie tam nie było. Słyszałem, że się świetnie pokazał. Wierzę, że tak było. Na wszelki wypadek tylko zapytam, bo już mieliśmy dzisiaj taki przypadek, bo ty miałeś, wchodząc do tej walki, miałeś 0-1 zawodowy rekord, bo później walczyłeś jeszcze amatorsko. Okej, czyli to zawodowa była jakby co, bo był zawodnik, który nie miał, chociaż miał w rekordzie. Tak, miałem jedną porażkę, to było 3 lata temu w Mołdawii. Chciałbym jeszcze zapytać o Maćka Kazieczko. Po ostatniej walce wskoczył, pokazał pas na swoich biodrach. Bardzo dużo się dzieje w tej kategorii wagowej w KSW, bardzo mocno obsadzona, że w twojej opinii Maciek jest już gotowy na mistrza. Tak, myślę, że Maciek na pewno jest gotowy. Myślę, że Maciek ma jedną z najwięcej wygranych w tej kategorii wagowej, ma chyba 5 wygranych, więc na pewno zasługuje na walkę o pas, na pewno jest na to gotowy.